Cześć, tu Ernest. W końcu coś zaczyna się dziać. Poznaliśmy oficjalną datę i godzinę rozpoczęcia wielkiego eventu. Ale zanim do tego przejdziemy, to jeśli zostawicie łapkę w górę w ciągu 3 następnych sekund, to absolutnie nic się nie stanie, ale będę wam bardzo wdzięczny za pomoc na drodze do 300 tysięcy subów. Okej, wczoraj o 18 na mapie rozpoczęło się odliczanie do finałowego eventu w tym sezonie. Jedno z nich znajdziecie w postaci hologramu tuż nad rakietą. Ale też i na telewizorze w bazie złoczyńców, w której była rakieta w czwartym sezonie. Jeszcze jeden, a w sumie to mnóstwo takich telewizorów z odliczaniem, do znalezienia jest w Meksyku. Zobaczcie sami, ile ich tu jest. Nieważne na które spojrzycie, to każde odliczanie, sekunda po sekundzie odlicza do 20 w niedzielę 13 października. Więc tak, oficjalnie event odbędzie się w niedzielę za tydzień o 20. Dzięki wyciekom szyny z Twittera wiemy, że cały event ma odbyć się w trybie o nazwie Koniec, który wejdzie do gry pewnie 30 minut przed eventem. W tym trybie już kilka minut przed eventem powinno zostać wyłączone otrzymywanie obrażeń i wszystkie bronie, aby nikt nikomu nie mógł zrujnować eventu. Ten tryb prawdopodobnie będzie miał opis dołącz do walki, aby przywrócić naszą oś czasu, zanim będzie za późno. Sam event rozpocznie się oczywiście o 20. W tym czasie po mapie rozejdzie się dźwięk syreny ostrzegawczej, a rakieta wystartuje. Tego, co dokładnie przybysz zrobi ze swoją rakietą, jeszcze nie wiemy. Poza tym, że wystartuje, wiemy, że w którymś momencie podczas tego eventu punkt zerowy dosłownie weź się wszystkich graczy do środka. W środku punktu zerowego odbędzie się kolejny etap eventu. Na koniec powinniśmy zostać wyrzuceni z punktu zerowego na nową wyspę. Ale to nie jest pewne, ponieważ nowy sezon według oficjalnych postów twórców gry ma rozpocząć się właśnie w niedzielę. Z tego powodu krążą teorie, że nowy sezon rozpocznie się od razu po evencie albo w trakcie, gdy zostaniemy zamknięci w punkcie zerowym. Chyba każdy z was wie, że przed wejściem każdego sezonu jest długa przerwa techniczna i trzeba pobrać kilka gigabajtów danych. Dlatego jeśli 11 sezon rzeczywiście ma zacząć się tuż po evencie, to będzie dopiero około 23 w niedzielę. Jest mała możliwość, że pliki nowego sezonu są już gotowe, tylko zostały bardzo dobrze ukryte i przez kilka ostatnich aktualizacji Epic Games dorzucało fragmenty tych plików, aby były gotowe na event, ale wątpię, raczej nie będzie aż tak dobrze. Taka przerwa techniczna byłaby też chyba dobrym wytłumaczeniem poszukiwania nowej mapy. W czasie tej przerwy technicznej fabularnie kierowca busa bojowego znalazłby nam jakąś nową wyspę na nowy sezon. To chyba wszystko, co na ten moment wiemy. Ciekawą kwestią tego eventu jest to, co ujrzymy w punkcie zerowym. W szóstym sezonie w punkcie zerowym napotkaliśmy motylka, który nawiązywał do tak zwanego efektu motylka, który bazuje na tym, że nawet najmniejsze wydarzenie na świecie może bardzo zmienić bieg historii. W tym sezonie też pewnie zobaczymy coś na temat czasu, może jakąś podróż w czasie, albo przebłyski poprzednich wydarzeń. Dajcie znać w komentarzach, jakie są wasze przemyślenia na ten temat. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.